jak chodzi o dolę nierówności, ja znam tę publikację, to m.in. Wilkinson i Duch Równości, polecam Państwu, i tam faktycznie jest to taki asumpt do zastanowienia się, czy do tych formalnych kryteriów demokracji nie należy dodać tego kryterium ekonomicznego, bo czy wszyscy korzystają z tego dobra, które powinna nieść demokracja. Gdyby dodać to kryterium ekonomiczne, które mówi także, czy wskazuje te nierówności, to nie, to niestety to rozwarstwienie w różnych społeczeństwach, także w naszym społeczeństwie, pokazuje, że nie wszyscy korzystają w taki bezpośredni sposób z tego dobra. No ale demokracja nie jest jak z automatu, nie tworzy krainy szczęśliwości. To też zależy od aktywności obywateli, ale na pewno jest punktem wyjścia do tego, żeby dążyć ku takiej właśnie krainie. Upadek autorytetów, tu w pełni podzielam stanowisko pana Bogusława. Myśmy razem byli przed laty w jednym ugrupowaniu, gdzie było aż nadto tych autorytetów. Mówię nadto z takim dużym sentymentem, bo tutaj my się podejmowaliśmy Bronisława Geremka, czy Tadeusza Mazowieckiego, czy Jacka Kulonia i szereg innych takich. Ja w latach 90. jak oglądałem przecież jako nastolatek posiedzenia Sejmu, to nawet w warstwie słownej ja byłem w stanie się czegoś nauczyć od tych ludzi. Oni po prostu posługiwali się piękną polszczyzną, a dzisiaj ten upadek autorytetów nawet widać w warstwie językowej. Także ja już się nie odnoszę do tego, co oni proponują politycznie, czy jakie mają pomysły na Polskę, bo to jest jakby druga sprawa. I w tej chwili dominuje jednak to ta chęć sprawowania władzy dla samej władzy, a kiedyś nie. Taka jest moja ocena i ta dewaluacja, ona postępuje. Chociaż ja myślę, że jakaś zmiana się zaczyna, bo przykład dzisiejszej debaty to jest przykład tego, jak wygląda demokracja deliberacyjna. To jest takie nowe pojęcie i polega to na tym, że się dyskutuje, debatuje, a odkłada, że tak powiem, pomysły marszów, wieców, sporów takich na ulicach gdzieś na dalszy plan. Oczywiście jest to jakieś narzędzie tego obywatelskiego nieposłuszeństwa, ale ono zawsze powinno pozostawać gdzieś tam w tyle głowy tylko, jako pewien straszak. Jeżeli na przykład władza publiczna nie godzi się na dyskusję z jakimś komitetem społecznym, no to wtedy tak, no trzeba pokazać, że za nami jest jakaś siła i my możemy, prawda, jej użyć, ale to tak jak z konfliktem zbrojnym, który jest przedłużeniem dyplomacji, ale jest ostatecznością i w zasadzie powinno się robić wszystko, podejmować takie kroki, żeby uniknąć takich konfliktów. I to, że my się tu dzisiaj spotykamy, dla mnie jest przykładem, czy taką nadzieją na to, że ta demokracja deliberacyjna no, spowoduje jednak, że ta dewaluacja polityki zatrzyma się w pewnym momencie i być może, że znowu będziemy dążyć do tego, co było, jak ta polityka wyglądała w latach 90. No nie wiem, Państwo nie pamiętacie tego, ja pamiętam i widzę, mam taką przykrą jednak, przykre doświadczenie i przykra konstatacja, że to się zmienia na niekorzyść. Ale nadzieję swoje wyraziłem, myślę, że to tak właśnie będzie się działo. Jeszcze tutaj było pytanie, co zrobić, żeby było sprawiedliwe. No właśnie. No to jest trudne pytanie, ale to wynika jakby z aktywności tych, którzy rządzą i tych, którzy są powiedzmy rządzeni, no. Czyli tych, którzy wybierają. Jest to jakaś suma tych aktywności. I na pewno kontrola, która jest możliwa dzięki społeczeństwu obywatelskiemu, jest jednym z narzędzi, które może prowadzić do tego, żeby był sprawiedliwy. No to tak ogólnie, bo to trzeba by na jakichś konkretnych przykładach może rozmawiać, a nie chcę monopolizować dyskusji, bo są ludzie tutaj, którzy mają jeszcze wiele może mądrzejszych rzeczy do powiedzenia, także chętnie posłucham. Dziękuję. Tak, ja też spróbuję odpowiedzieć na zadane pytania. Pierwsze pytanie pana Jacka, które dotyczyło tego, jak to jest, że my tutaj się potrafimy porozumieć, że mamy podobne poglądy. Natomiast właśnie na tej naszej polskiej scenie politycznej nie do końca zawsze tak jest. I powiem wam, że często jak oglądam te debaty w telewizji, jak patrzę na nasz Sejm, jak patrzę na wypowiedzi polityków, to często sobie myślę, że ci ludzie, którzy się tam wypowiadają, którzy reprezentują partie polityczne, często bronią interesu swojej partii, a nie interesu naszego kraju. I chyba ja uważam, że tak właśnie, że to jest ten największy problem, że
ta przynależność do partii politycznych powoduje, że politycy tak mocno się utożsamiają z tą partią, że zapominają o tym, że jest jeszcze coś ważniejszego. To jest mój pogląd w tej sprawie. Jeżeli chodzi o nierówności ekonomiczne i ich rola w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, powiem, że jestem przekonana o tym, że w społeczeństwach bogatszych niż nasze polskie znacznie lepiej funkcjonują na przykład organizacje pozarządowe. Ludzie się chętniej angażują, są bardziej aktywni w życiu społecznym i chyba trudno się dziwić ze względu na to, że my w Polsce musimy się koncentrować na tym, żeby się po prostu utrzymać, żeby zawalczyć o swój byt, o byt swojej rodziny. Natomiast właśnie z panem Jackiem Makowskim już drugi raz byliśmy na przykład na takim biegu ulicznym w mieście naszym partnerskim Tawerni. I słuchajcie, tam seniorzy jako wolontariusze stoją na trasie, i w ogóle całe zabezpieczenie tego biegu robią właśnie seniorzy. I nikt nie oczekuje nic za to, żadnej diety, żadnej delegacji. Przychodzą, bo wiedzą, że są miastu potrzebni. Bo wiedzą, że Urząd Miejski taką imprezę organizuje, wielokrotnie są, w nocy wyznaczają i malują trasę, a w ciągu dnia przez cały dzień zimno, deszcz, niekiedy śnieg, stoją tam i przez ileś, 4-5 godzin poświęcają swój czas. Jest to niedziela, więc mogliby spędzać ten czas z rodziną, ale oni są, bo chcą być potrzebni. U nas jest inaczej, natomiast my też musimy ciągle pokazywać i ciągle udowadniać, że ten głos mieszkańców, głos obywateli jest słyszalny. Bo uważam, że jeżeli mieszkańcy będą wiedzieli, że ten ich głos ma jakieś znaczenie, to nawet nie ten głos wrzucony do urny, tylko ten wypowiadany na tej sali. Jeżeli będą wiedzieli, że mają wpływ na podejmowane decyzje, to wówczas będą chętniej się angażowali. Tak jak Wam powiedziałam, z tym Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Jeżeli ci seniorzy będą wiedzieli, że te postulaty, które zgłosili, staramy się realizować, to będzie to dla nich zachęta do tego, ażeby chcieć ponownie takie postulaty przygotowywać. Ludzie muszą, przede wszystkim mieszkańcy, odczuć, że ich opinie są słyszalne. Jeżeli chodzi o wybory na burmistrza w szkołach, muszę Wam powiedzieć, że w 2006 roku takie wybory na burmistrza, to znaczy takie prawybory na burmistrza w Karolinu zostały ogłoszone. I no niektóre szkoły w ramach, to się chyba nazywa wiedza o społeczeństwie, taki przedmiot w szkołach jest, są organizowane, ale to już też zależy od młodzieży, od nauczycieli i nie wiem, czy taka akcja ogólnomiejska byłaby potrzebna, ale kochani, my już mamy w tej chwili Młodzieżową Radę Miejską, która w przyszłym tygodniu będzie miała swoje posiedzenie pierwsze. Zatem jeżeli Młodzieżowa Rada Miejska zgłosi zapotrzebowanie, bo to są właśnie reprezentanci w Radzie Miejskiej, 23, tak jak 23 prawdziwych radnych, więc jeżeli zgłosi takie zapotrzebowanie na organizację tego typu wydarzenia, to z pewnością. Ja też wielokrotnie uczestniczyłam w spotkaniach z młodzieżą w szkołach, rozmawialiśmy o strategii rozwoju gminy, młodzież zadawała pytania, młodzież zgłaszała swoje potrzeby, zgłaszała swoje problemy. Na pewno jest to potrzebne i ja ogromnie się cieszę tym, że tutaj zadajecie pytania, bo świadczy to o tym, że jesteście zaangażowani, że te sprawy miejskie nie są Wam obojętne. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne pytanie, czyli sprawę dotyczącą sprawiedliwości i tego, czy, bo tam koleżanka też mówiła o tym, że ludzie mają swoje prawa, ale ten
kodeks wyborczy ogranicza niektórych i właśnie w tej kwestii wypowiadając się, ja wam powiem, że my jesteśmy takim społeczeństwem, my Polacy, że absolutnie nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, że mamy wpływ na sytuację w naszym kraju. Tyle tylko, że to się nie dzieje tak, wiecie, ze strzelenia palcem, tylko to się dzieje, to wszystko bardzo długo trwa. Przecież jeżeli chodzi o obalenie poprzedniego systemu, to Polacy tego dokonali, ale to trwało bardzo długo, może za długo. Na pewno za długo. Ale właśnie te wszystkie działania, które były podejmowane, podejmowali sami Polacy. Te wszystkie zrywy, te ruchy, lata 80., 76., 68., to przecież to właśnie obywatele naszego kraju buntowali się przeciwko temu reżimowi. Dzisiaj mówiliśmy też o jednomandatowych okręgach wyborczych. Więc są takie inicjatywy, które są przeciwne aktualnie obowiązującej ordynacji wyborczej. Jest na przykład projekt Zmieleni.pl w tej chwili, który pracuje nad tym, ażeby zabiegać o to, ażeby do parlamentu wybory były również w jednomandatowych okręgach wyborczych. Więc Polacy są aktywni. Ja jestem przekonana, że ta inicjatywa będzie realizowana, tylko dzisiaj nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, jak długo jeszcze będzie to trwało, bo każdy ruch musi zdobyć swoich zwolenników. Również wynika to z obowiązującego naszego w Polsce prawa, bo żeby inicjatywa została złożona w parlamencie, to też musi być zebrana odpowiednia ilość głosów. I Zmieleni.pl dzisiaj też szukają zwolenników w tym celu, ażeby jak najszybciej doszło do wyborów w jednomandatowych okręgach wyborczych do polskiego parlamentu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, ci Zmieleni Mielą już mają 2,5 miliona podpisów. Widzę, że dosyć nieźle, że tak powiem, zmielają. 2,5 miliona? Tak. Nie, coś mi się wydaje, gdzieś czytałem w internecie, że około 2,5 już mają, ale to zostawimy. Dzisiaj byli u mnie. Ale zapomnę ci, bo tutaj pan. Tak. Ja nie będę was, młodych ludzi, namawiał do rewolucji, bo w demokracji rewolucji nie należy robić. Znaczy, nie, myślę, że nie należy wychodzić na ulicę i demonstrować i tak dalej. Lepiej, jeżeli społeczeństwo demokratyczne spotyka się na sali i próbuje dyskutować z władzami. Można się zgadzać, oczywiście. To jest trudna rzecz, dlatego że powiem państwu na przykładzie, kiedy 2 lata temu musieliśmy się zmierzyć w samorządzie z problemem wszystkich samorządów dotyczących oświaty, dotyczących problemów bezpośrednio dotyczących waszych rodziców, bo i nauczycieli, i obsługi w szkołach, i tak dalej. Kiedy demografia jest no, taka, jaka jest. No, coraz mniej dzieci rodzi się w kraju naszym. Młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą tam. I tam się dzieci rodzą. I tak mocna grupa społeczna, jaką są nauczyciele, muszą zrozumieć jedno, że nie mogą być pępkiem w całym budżecie samorządu jako mocna grupa mająca 2 mocne związki zawodowe i próbująca narzucać swoją wolę całemu samorządowi, mówiącemu my jesteśmy tu najważniejsi, bo my jesteśmy mocni. Na tym nie polega demokracja, że ktoś jest mocny i będzie robił wszystko, żeby jakoś torpedować. Proszę sobie wyobrazić, że w budżecie niejednokrotnie oświata to jest obciążenie w granicach 40, a nawet 50% budżetu. Nie mówić tego? No ale to jest problem, z jakimi przyjdzie wam się zmierzać za parę lat, dlatego że my nie jesteśmy w stanie całkowicie zreformować oświatę. Ten problem zostanie wam. Wy macie w tej chwili 20 lat, za chwileczkę wejdziecie do samorządu i tak samo będziecie zmierzać się z problemem, czy zamknąć szkołę, w której pracuje wasz wujek.
No ale panie, musimy, nie wolno straszyć, ale trzeba mówić prawdę. To nie można mówić, że tam w samorządzie jest pięknie, ślicznie, wszyscy chodzą, tak jak ty kolega mówi, że towarzystwo wzajemnej adoracji, że tylko cały czas ci sami się wybiera. Nie. Macie ogromny w tej chwili wpływ. Bezpośredni wybór za 2 lata. Będzie jedno nazwisko faceta czy pani, którą znacie i albo poprzecie tą panią z... Ja mówię, pani burmistrz akurat jest, już wybierana bezpośrednio wyborach drugą kadencję. Natomiast radni będzie wybierać. Bezpośrednio będzie jeden facet czy jedna pani, będzie przydajecie tu, czy dajecie tu, a nie jakiejś tam grupie pierwszemu Zającowi i następnym królikom, którzy gronią i wspomagają tego lidera i tak dalej. Także będzie, wydaje mi się, zmierzamy ku dobrej sytuacji. Natomiast żyjemy w trudnych czasach, w takich, kiedy właśnie ten spór polityczny dominuje, cały samorząd dominuje, wszystko, co powinno być pozytywnego w demokracji polskiej. Fascynujemy się sporami politycznymi w telewizji, w radiu, w prasie i tak dalej, a to powinno całkowicie zejść z pola widzenia młodych ludzi i starszych też. Ja mówię, gro starszych się podnieca tym, co się dzieje tam na szczeblu Warszawy i tak dalej. Zwłaszcza starsi. Myślę, że młodzi, dlatego mówię, stąd takie głosy były tu, że idziecie do wyborów i naprawdę w jaki sposób dotrzeć do tego faceta, do tego Kazika Naumczyka Głupczyca? Kto to jest ten facet? Jest problem Kazia Naumczyka, żeby Kaziu się pokazywał w Głupczycach, że wiemy. Ale Kaziu kończy już kadencję w samorządzie. Myślę, że czas jest na to, żeby przychodzili młodzi ludzie, o tacy właśnie, jak dzisiaj te wypowiedzi, które tutaj słyszałem, młodzi ludzie, których my mamy w Młodzieżowej Radzie, która działa u nas, która stawia samorządowi. Pani burmistrz dopiero będzie się stykać z tym, kiedy Młodzieżowa Rada mówi tak, my chcemy skatepark, żeby zbudować tam, prawda? Wiesz, macie, tak, nie? A my z Młodzieżowej chcemy to i realizujemy to. I w przeciągu tych ostatnich 3-4 lat kilka fajnych projektów zrealizowaliśmy na skutek głosów Młodzieżowej Rady. Robimy to, bo musimy wszystkim służyć. Na tym polega samorząd. Uczmy się demokracji. Przychodźcie do samorządu w przeciwieństwie do głosu, żeby ja was nie straszę. Tylko czasami mówię wam, przychodzą do samorządu dorośli ludzie, już 40-50-letni, którzy nie mają kompletnie wyobraźni o tym, z czym myślą, że to będzie towarzystwo, które się spotka 2 razy w miesiącu. Nie będziemy mieć problemów ani oświatowych, ani tam innych i tak dalej. I że pan radny będzie. I nagle część radnych nawet nie przychodzi na pewne spotkania. Teraz w czwartek robię spotkania na temat budżetu, bo musimy zmierzyć się za chwileczkę z budżetem, bardzo poważną rzeczą. I śmiem twierdzić, że jakaś część z tych moich radnych w ogóle na to spotkanie nie przyjdzie. Dlatego, że boi się problemu, że będzie musiała powiedzieć, że z tej inwestycji rezygnujemy, bo nie da się po prostu. Dziękuję wam serdecznie za to, że zaprosiliście mnie. Proszę uprzejmie. Proszę.